Krople deszczu bezlitośnie bębniły w rurę leżącą na pustkowiu niedaleko pasa lasu. W rurze ukryli się przed wzrokiem obcych trzej zbiegowie. Mieli szczęście z kryjówką. Zwykle rura jest ulubionym miejscem bezdomnych i wolnej w ciągu dnia nie sposób znaleźć, a tu taki fart. Spać w środku rury ciasno i niewygodnie, ale dla więźniów nawet takie miejsce jest lepsze niż pryczą w celi kolonii. Są w stanie oddać bardzo wiele za to słodkie powietrze wolności. Saszka obudził się pierwszy. Z trudem wydostał się z rury. Od długiego leżenia zdrętwiały mu kończyny, więc energicznie je rozruszał. Wreszcie doprowadził się do porządku. Przydałoby się coś zjeść, przemknęła mu myśl. Mężczyzna zorientował się, że jest szalenie głodny, w ustach nie miał ani okruszka od czasu ucieczki z kolonii. Jeszcze kilka godzin temu nikt nawet nie myślał o jedzeniu. On i dwóch współwięźniów trzęśli się ze strachu, że zostaną zauważeni przez strażników w samochodzie wypełnionym po brzegi brudną bielizną. Dopiero kiedy samochód wyjechał za bramę kolonii, mogli odetchnąć. Na razie więźniom dopisywało szczęście i pani Fortuna się do nich uśmiechała. Odpukać, żeby nie zapeszyć, powiedział Saszka na głos i spojrzał w stronę współwięźniów. Z rury dobiegało chrapanie Witki i Sierioży. Trzymali się razem od pierwszego dnia w strefie. Razem znosili wszystkie trudy więziennego życia i razem uciekli. Ech, jeszcze śpią. Zdążę wyskoczyć do najbliższego sklepu, pomyślał Saszka. Dobrze znał te okolice, tu w pobliskim osiedlu jest mały sklepik spożywczy. Mężczyzna szybkim krokiem poszedł leśną ścieżką. Ciągle się rozglądał i oglądał za siebie. Wydawało mu się, że za nim idą policjanci i ujadają rozjuszone psy. Zaraz go dopadną i znowu wyślą do strefy. Ale dookoła było cicho, nie było żadnego pościgu. No tak, wszystko sobie wymyślam, fantazjuje pocieszał się Saszka. Ale na duszy było mu niespokojnie. Uczucie ściskającego niepokoju zagnieździło się w sercu i myślach tego poranka. Intuicja nie zawiodła zbiega. Po chwili poranną ciszę rozdarł przenikliwy kobiecy krzyk. Kilka metrów od siebie, w zaroślach krzaków, Saszka zobaczył drobną dziewczynkę, która rozpaczliwie opierała się dwóm rosłym, ogolonym na łyso mężczyznom. Jeden złapał ją za ręce, a drugi próbował złapać za nogi, żeby powalić na ziemię. Ona zalewała się łzami i wzywała pomocy. Saszka, nie zastanawiając się, chciał rzucić się w gęstwinę i pomóc dziewczynie. Nagle niespodziewanie zatrzymał się i usłyszał wewnętrzny głos. Co ty robisz? Przecież jesteś zbiegiem w poszukiwaniu. Nie możesz się ujawniać. Poza tym, zobacz, jacy to rośli osiłki. A ty jesteś chudy. Mizerny, nie dasz sobie z nimi rady. Idź swoją drogą. Tak, na pewno pójdę obok, żeby nie kusić losu, postanowił Saszka i przyspieszył kroku. Ale znowu rozległ się krzyk, bardziej przeraźliwy od pierwszego. Mężczyzna mimowolnie obejrzał się i przeraził się tym, co zobaczył. Dwałciciele powalili dziewczynę na ziemię i zaczęli zrywać z niej ubranie. Saszka nie mógł już tego znieść i rzucił się na pomoc, chociaż rozumem pojmował, że siły są nierówne. Hej, wy, Krzyknął mężczyzna. Dwóch na jedną to nieuczciwie. Jeden z gwałcicieli na chwilę oderwał ręce od dziewczyny i, nie krępując się, ryknął. Co? Może ty też chcesz się zabawić? Chudzielcu, ustąpimy ci, prawda, tolian. A co, czemu nie? Na wszystkich wystarczy złośliwie uśmiechnął się tolian. Chodź, chudzielcu, pokaż klasę. Widząc potężne ramiona i łapska bandytów, Saszka zrozumiał, że w walce wręcz z nimi nie ma szans. Jeśli puści ręce w ruch, na pewno go złapią i zabiją na śmierć, a dziewczyna ucierpi. Ale kiedy zobaczył zapłakane oczy nieszczęsnej dziewczyny, powiedział sobie, że nie może się wycofać. I w tej samej chwili wpadł mu do głowy szalony pomysł, jak uspokoić tych bezczelnych zwyrodnialców. Trzeba zagrać według ich zasad. Tak, zgadzam się zabawić się z dziewczyną. Tylko czy mogę być pierwszy? powiedział Saszka, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co się dzieje. Podczas gdy gwałciciele otwierali usta ze zdumienia, Saszka podbiegł do dziewczyny i szorstko pociągnął ją za rękę, żeby podnieść z ziemi, tak że biedaczce posypały się iskry z oczu. Zbladła i z przerażeniem spojrzała w twarz, jakiej się wydawało, trzeciego bandyty. Obok z szyderczymi uśmieszkami stali dwaj pozostali gwałciciele. W oczach biedaczki zamarł strach i rozpacz. Krzyków i łez już nie było. Ofiara z rezygnacją szykowała się na męczeńską śmierć. Nagle Sasza krzyknął głośno, sprawiając, że wszyscy podskoczyli. Uciekaj! Szybko! I z całej siły wepchnął dziewczynę w leśną gestwinę, Zdala od gwałcicieli podczas gdy oszołomieni bandyci dochodzili do siebie po tym, co się stało. Sasza zasadził jednemu z nich cios w krocze z taką siłą, że ten skuczył się od strasznego bólu, skrzykiem tarzał się po ziemi i nie mógł wstać. Drugi gwałciciel, widząc, co Sasza zrobił z jego kompanem, wrzasnął z całych sił. Ach, ty, podły draniu, oszukałeś nas, teraz zapłacisz. Tak cię pobijemy, że kości potem nie pozbierasz. Jego ręce już sięgę po szyję Saszy, aby go udusić, gdy nagle bandyta osunął się na ziemię z powodu nagłego bólu w nodze. Po kilku sekundach facet zobaczył na drodze krople krwi, a w rękach saszy mignął nóż sprężynowy. Ty jesteś w ogóle stuknięty? Przecież pociąłeś mi nogę, krzyknął ranny facet. Tak, jestem stuknięty, nie mam już nic do stracenia. Nie wkurzaj mnie, zabierz swojego kumpla i zmykajcie stąd, inaczej nie ręczę za siebie. Sasza zrozumiał, że całkowicie opanował sytuację i pozwolił sobie nie hamować emocji. Gwałciciel cofnął się i, trzymając się za nogę, podreptał do kumpla. Wkrótce obaj odmaszerowali w swoją stronę. Sasza był w największym szoku po swoim własnym czynie, więc przez kilka sekund stał w osłupieniu, nie opuszczając noża z rąk. Potem oprzytomniał i rzucił się z powrotem, skąd przyszedł. Pewnie już na mnie czekają witja i serioża, pomyślał mężczyzna i pośpieszył do przyjaciół z celi. Zupełnie zapomniał o głodzie i tym, że musi iść do sklepu spożywczego. Sasza zdążył zrobić tylko kilka kroków, gdy nagle usłyszał za sobą dźwięczny głos kobiecy. Proszę zaczekać, proszę się zatrzymać. Mężczyzna odruchowo obejrzał się i zobaczył tę samą dziewczynę, która jeszcze kilka minut temu o mało nie ucierpiała z rąk bandytów. I oczywiście, gdyby nie Sasza, gwałt byłby nieunikniony. Była tak piękna, że w oczach więźnia wydawało się, iż mogłaby uwieść każdego mężczyznę, gdyby tylko chciała. Proszę, nie odchodź! Do niego podbiegła zdenerwowana dziewczyna. Nazywam się Nastia, a ty? Sasza, wymamrotał więzień. Dopiero gdy Sasza spojrzał w otchłań niebieskich, bezdennych oczu Nasti, zrozumiał, że przepadł jak zakochany nastolatek na pierwszej ręce. Koniec żadnych romansów, nawet o tym nie myśl. Zapomniałeś, że uciekłeś z więzienia? I po co uciekłeś, mam nadzieję, że też pamiętasz, krzyczał wewnętrzny głos. Oczywiście, że pamiętam, pomyślał sobie Sasza. Przysiągł sobie, że za wszelką cenę dokona tego, dlaczego zaplanował tę przeklętą ucieczkę. Intrygi miłosne na pewno nie wchodziły w jego plany. Sasza, jakie piękne imię. Powiedziała Nastia, sprowadzając saszę z nieba na ziemię. Jestem ci tak wdzięczna, Sasza. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, czym mogę ci się odwdzęczyć. Jesteś prawdziwym bohaterem. Uratowałeś mnie nie tylko przed śmiercią, ale i przed hańbą. Będę się za ciebie modlić do końca życia. Słowa były tak szczere i wypowiedziane tak przejmująco, że Sasza nie od razu znalazł odpowiedź, a potem wymamrotał. No co ty, nic bohaterskiego nie zrobiłem. Na moim miejscu tak by postąpił każdy szanujący się mężczyzna. Nie każdy nie zaprzeczała nastia. A po chwili dodała. Może jeszcze się zobaczymy? Za kilka dni Sasza będzie zupełnie gdzie indziej. Wiedział to na pewno, ale mimo to obiecał. Możliwe. Twarz mu płonęła, jakby ze wstydu. Zupełnie oduczył się rozmawiać z kobietami. Pójdę, muszę. Tylko tyle zdołał z siebie wydusić Sasza, nie mogąc dłużej kontynuować rozmowy. I natychmiast ruszył w drogę. Mężczyzna bardzo szybko pokonał wcześniej przebyty dystans i w następnej chwili chciał wyjść z lasu na pustkowie, gdzie zostawił swoich współwięźniów. Nagle czyjś głośny, ostry okrzyk powstrzymał go przed tym krokiem. Nie zdążył pomyśleć, co to może być, gdy zobaczył straszny obraz, od którego z zimna zrobiły mu się ręce i nogi. Policjanci otoczyli niczego nieświadomych Witka i Sierioże, zapinając im kajdanki na nadgarstkach. Boże, znaleźli nas. Jak to mogło się stać tak szybko? Sasza zamarł z przerażenia, nie mogąc się ruszyć. A po kilku sekundach jego współwięźniów już wepchnięto do policyjnego samochodu. Ich twarze wykrzywiły się od urazy i irytacji. Sasza stał za zaroślami krzaków, jak wryty i nie wiedział, co robić. W oczy rzuciły mu się dwa psy, owczarki. Stały przy samochodzie, wciągając nosem powietrze, a potem weszyły ziemię. Sasza uznał, że próbują wyczuć ślady jego ślady, bo przecież jest trzecim, który uniknął więzienia. Nogi same poniosły go ciało dalej od tego miejsca, gdzie więźniów wytropili griniarze. Mężczyzna sam nie pamięta, jak długo biegł przez las. Piętnaście minut, pół godziny, godzinę. Nieważne, byle tylko uciec stąd na zawsze. Sasza, jak zaszczute zwierzę, miotał się po lesie, w końcu się wyczerpał. Wreszcie, gdy siły prawie go opuściły, udało mu się wyjść na wiejską drogę. Była zalana strumieniem transportu. Mężczyzna rozpaczliwie gestykulował rękami, próbując złapać taksówkę, lokalny autobus, lub okazję. Nie było ani autobusów, ani okazji. Samochody osobowe mignęły jeden po drugim, ale nikt nawet nie zwrócił uwagi na Saszę. Wygląd miał chyba taki sobie. Brudne, podarte w kilku miejscach ubranie, niespokojne zachowanie i wściekłe spojrzenie. To wszystko odpychało kierowców. Gdy Sasza zupełnie stracił nadzieję, obok niego niespodziewanie zatrzymała się stara osobówka. Kierowcą był siwowłosy staruszek w wieku 75 lat. Dokąd musisz jechać, chłopce? zapytał. Do najbliższej wsi o nazwie Zaozierna. Podwieziesz? Z nadzieją poprosił więzień. Podwiozę. Ja sam tam mieszkam od dwóch lat. A ty do kogo jedziesz? Tu znam wszystkich we wsi, zagadał staruszek. Tak. Zawahał się Sasza, a potem powiedział. Jadę do Olgi Wiaczesławowny Mironowej. Mieszkała tu. A, tak, dokładnie, pamiętam taką. Zmarła rok temu. Domek w spadku zostawiła swojemu nieudacznemu synowi. On u niej trafił do więzienia, wyobrażasz sobie. Takie rzeczy. A kim pan jest? Chyba krewnym. Przyjechał pan na cmentarz odwiedzić grup. Tak tylko tyle zdołał wypowiedzieć Sasza. Staruszek mówił i mówił, a mężczyzna z trudem powstrzymywał go łzy podchodzące mu do gardła to on ten sam nieudaczny syn, teraz już więzień. A Olga Wiaczesławowna, jego matka całe życie przepracowała jako nauczycielka w wiejskiej szkole. Staruszek nie poznał Saszy, prawdopodobnie dlatego, że w zaoziernym osiedlił się już po tym, jak chłopak trafił do więzienia. Tymczasem czas w drodze minął niepostrzeżenie przy rozmowach. Po pół godzinie zamajaczyły już dachy domów rodzinnej wsi. Sasza od prawie trzech lat nie chodził ulubioną wąską uliczką prowadzącą do domu, najbardziej oddalonego od rzeki. Wiedział na pewno, że w skrzynce pocztowej obok drzwi do domu leży klucz. Mama pisała mu o tym, gdy jeszcze żyła: Synku, nagle będę w szpitalu, gdy wrócisz. Klucz będzie na ciebie czekał. Sasza tak się wzruszył, że nie mógł powstrzymać łez. Klucz na niego czekał, ale mama już nie. Palce skurczyły się od dotyku zimnej powierzchni klucza. Dwa obroty w zamku, skrzypnięcie deski i Sasza jest w domu. Nic się nie zmieniło od czasu, gdy była tu mama. Równie przytulnie wszystko posprzątane troskliwymi rękami najbardziej ukochanej osoby na ziemi. Tylko trochę przykryło się siateczką kurzu, jak szlakiem z dawno minionych dni. Tylko nie pachnie najsmaczniejszymi ciastami, które Sasza uwielbiał. I mamy nie ma, i nigdy nie będzie. Nie mógł nic zrobić, żeby ją uratować. Chociaż zrobił wszystko, nawet trafił do więzienia. Sasza został pochłonięty przez wspomnienia, ostre jak brzytwa, docierające do samego serca. Jego ojciec zmarł wcześnie. Przez całe życie mieszkali z matką. Dbali o siebie nawzajem, życzliwie i z szacunkiem. Sasza skończył szkołę. W mieście dostał się na uniwersytet na nowomodny kierunek projektowania wnętrz. Matka nie była szczególnie przekonana do tego zawodu, ale uszanowała wybór syna. Życie w mieście nie jest tanie, więc Sasza znalazł sobie dodatkową pracę. Zatrudnił się jako kierowca w dobrze prosperującej firmie. Młodemu, dwudziestoletniemu chłopakowi powierzono nawet wożenie szefa firmy. Okazał się tak poważny i odpowiedzialny. Nieszczęście przyszło do domu Saszy i Olgi Wiaczesławowne niespodziewanie i strasznie. Kobieta często miała bóle serca, chodziła do lekarzy, leczyła się. Ale pewnego dnia serce złapało ją tak mocno, że Sasza ledwo zdążył wezwać pogotowie, lekarze reanimowali matkę. Ale postawili niepocieszającą diagnozę. Konieczna jest pilna operacja serca, w przeciwnym razie kobiecie zostało nie więcej niż pół roku życia. U nas takiej operacji nie robią. Sami rozumiecie, powiedział lekarz prowadzący Olgę Wiaczesławowną. Po prostu nie ma specjalistów takiego poziomu. Mam informację, że podobną operację robią w tych klinikach, ale za pieniądze. Proszę spojrzeć, wszystko jest tam napisane. Kiedy Sasza zobaczył koszt operacji, oczy wyszły mu z orbit, a w środku wszystko zamarło. 3 miliony rubli. Papier drżał w rękach chłopaka. Skąd weźm drugie my takie pieniądze? Nic, Saszuniu, powiedziała Olga Wiaczesławowna. Ile Bóg da, tyle przeżyje. Nie, mamo, nie, krzyknął Sasza. Nigdy nie wolno się poddawać, wymyślę, skąd wziąć pieniądze, obiecuję. Zrobią ci operację, wszystko będzie dobrze i będziesz żyć długo. Jeszcze na moim weselu będziesz tańczyć i potrzymasz wnuki. Zobaczysz. Ale obiecać to jedno, a zrobić to drugie. Sasza nie mógł wymyślić nic lepszego, jak poprosić o pożyczenie tych pieniędzy Arkadia Michajłowicza Białowa, dyrektora firmy, w której pracował jako kierowca. 3 miliony rubli brwi Arkadija Michajłowicza uniosły się do góry, a oczy ze zdziwienia prawie wypadły z orbit. Co ty, Saniek, jak mogę ci dać takie pieniądze? Po pierwsze, nie mam wolnych środków, wszystkie są w biznesie. A po drugie, przecież nie będziesz mógł mi ich zwrócić. E, nie, bracie, tak się nie da. A ty idź do banku, poproś, tam mogą ci dać kredyt. Nie dadzą odpowiedział Sasza z irytacją i urazą. Banki odmawiają mi z powodu braku dochodu, aby spłacić tak duży kredyt. Właśnie o tym mówię. Przepraszam, nie mogę nic poradzić. No proszę, Arkadij Michajłowicz, pomóż mi, błagał Sasza. Wiem, że jest pan odnoszącym sukcesy biznesmenem, a pana firmy są najlepsze nie tylko w mieście, ale i poza nim, przecież ma pan pieniądze. Mężczyzna słuchał narzekań chłopaka, ale ani jeden mięsień nie drgnął na jego twarzy. Dziękuję za tak pochlebną ocenę mojego biznesu, ale powtarzam, nie mogę ci dać takich pieniędzy odpowiedział już nerwowym, niezadowolonym tonem biznesmen. A Sasza nie ustępował i, jak tonący, chwytał się ostatniej deski ratunku. Nagle ku zdumieniu Arkadija Michajłowicza upadł na kolana i zaczął błagać. Proszę, na miłość Boską, pożycz mi pieniędzy, jeśli nie zdobędę trzech milionów rubli, mama umrze. Sanie, jakie to niewolnicze nawyki? No, szybko wstań z podłogi i nie śmij grać na litość. Powiedziałem nie, to znaczy nie. Mam na myśli, że jeśli znowu włączysz tę płytę, wyrzucę cię z pracy. W ogóle zostaniesz bez pieniędzy, więc nie wystawiaj mojej cierpliwości na próbę. Sani je opuścił głowę i poszedł do wyjścia. Łzy go dusiły, a serce rozdzierało się na kawałki z żalu i rozczarowania. Boże, skąd wziąć pieniądze? Może obrabować sklep albo bank, włamać się do czyjegoś domu? Ale to nic nie da. Złapią mnie, zabiorą pieniądze i wsadzą do więzienia. A mama umrze. Sasza dręczył się szalonymi myślami i nie znajdował odpowiedzi. Olga Wiaczesławowna, widząc okropny stan psychiczny syna, żałowała go i błagała, żeby się nie przejmował. Ale jak się nie przejmować, skoro ukochana osoba umiera ci na oczach, a ty nic nie możesz zrobić. Sasza nie mógł pogodzić się z tą myślą. Zrobi wszystko, żeby uratować mamę, tylko trzeba wymyślić, jak. Sasza chodził na uczelnię i do pracy ponury jak chmura. Stał się całkowicie obojętny na wszystko, co się wokół niego działo. W głowie miał tylko jedną myśl: znaleźć pieniądze na operację. Ale wszystko rozwiązało się samo. Sasza na zawsze zapamięta tę jesienną. deszczową noc. Uczyniła go innym człowiekiem, i jak to mówią w filmach, podzieliła jego życie na przed i po. Poprzedniego wieczoru Arkadii Biełow wezwał Saszę do swojego gabinetu. Posłuchaj, Saniek, szykuje ci się nadgodzina. Widzisz, mój stary przyjaciel ma jutro urodziny. Będziemy długo imprezować w restauracji, jak to się mówi, do upadłego. Twoim zadaniem jest odwieźć mnie do domu. Nie będę w stanie sam prowadzić samochodu. No, urodziny trzeba uczcić jak należy. Mam nadzieję, że mnie zrozumiałeś. Tak, Arkadiju Michajłowiczu przyjadę i pana odbiorę, odpowiedział Sasza. Na dworze lał ulewny deszcz. Sasza siedział już piątą godzinę w samochodzie przy restauracji i czekał na szefa. Około trzeciej w nocy zauważył na ganku lokalu dwie chwiejące się męskie postacie. Podtrzymując się nawzajem, zbliżali się do samochodu. W jednej z postaci Sasza rozpoznał Arkadia Białowa. Z pijackim uśmieszkiem gwizdnął i powiedział do drugiego, mocno pijanego faceta: Oto jacy są moi pracownicy, Stiepanyczu. W deszcz, śnieg, grat, stoją i czekają jak wierni psy. Tak, fajnie. To jest warte zachodu, odpowiedział Stiepanycz pijackim głosem. Nie to dobrze, ale nie fajnie kontynuował wygłupy przed przyjacielem Arkadii Michajłowicz. A wiesz, co jest fajne? Nie wiesz. A ja ci powiem. Nie potrzebuję kierowcy. Teraz sam usiądę za kierownicą i przejadę się z wiatrem po nocnym mieście. Sasza przestraszył się i krzyknął. Arkadiju Michajłowiczu, pan nie może prowadzić. Jest pan pijany. Ja poprowadzę samochód. No cicho, mój niewolniku, ja jestem twoim panem, a ty wykonujesz moje rozkazy. Siadaj i ucz się, jak można okiełznać tego żelaznego rumaka. A jak nie będziesz słuchał, to jutro przywiążę cię do słupa hańby i będę bezlitośnie chłostał, zaśmiał się Biełow. A może kierowca ma rację, Arkadiuszu, i nie musisz dziś siadać za kierownicą? Jutro wytrzeźwiejemy i usiądziemy, prosił Stiepanycz, gdzieś na podświadomym poziomie, rozumiejąc, że może to być niebezpieczne. No co ty, Stiepanyczu, gadu-gadu, jutro i jutro, a ja chcę żyć tu i teraz. I jeśli dusza prosi o lot właśnie w tej chwili, to nie będę jej odmawiał. I w dodatku jest głęboka noc, no kto tam może przeszkodzić, na drogach nie ma teraz samochodów. Biełof nie chciał przyjmować do wiadomości rzeczywistości i dalej brnął w zaparte. No, saniek, precz z mojego miejsca. Zapnijcie pasy i lecimy. Moi przyjaciele zaśmiał się i wcisnął gazowa samochód powoli ruszył jak strzała po nocnym mieście. W krótkim czasie Biełow trzykrotnie znalazł się w sytuacji awaryjnej, ale dzięki zręczności kierowców nadjeżdżających samochodów i boskiemu zrządzeniu udało mu się cudem uniknąć kolizji. Za czwartym razem cud się nie wydarzył. Biełow nie zdołał zahamować na przejściu dla pieszych i potrącił człowieka. Później okazało się, że był to samotny emeryt, który wyszedł na spacer z psem. Emeryta przewieziono do szpitala w ciężkim stanie, a Arkadii Białow pogrążył się w najgłębszej depresji. Wytrzeźwiawszy, zdał sobie sprawę z powagi popełnionego czynu. Zrozumiał, że więzienie jest mu gwarantowane i ryczał jak bubr. Za kilka dni pewnie zabiorą go do aresztu śledczego i wszystko, życie skończone. Nie, nie mogę na to pozwolić, był głęboko przekonany Białow. Chaotycznie przewijał w głowie warianty, jak pozbyć się tego ogromnego problemu. Nagle olśniło go. Saszka, no jasne, oto kogo potrzebuję. Poproś, żeby przyszedł do mnie kierowca Aleksander, powiedział do osłupiałej sekretarki i wrzasnął do słuchawki telefonu. Kiedy Sasza wszedł do gabinetu Arkadii Michajłowicz, Arkadii, jak wszyscy go nazywali za plecami. Nerwowo dopalał papierosa i bez końca chodził z kąta w kąt, jak zwierzę zapędzone w pułapkę. Sasza, przyszedłeś, wchodź, siadaj, ucieszył się biznesmen na widok drogiego gościa i pobiegł na spotkanie kierowcy. Saniek zamruczał Białow, nie wiedząc od czego zacząć rozmowę, a potem, ściszając głos, powiedział Prosiłeś mnie o trzy miliony rubli na leczenie mamy, dam ci je i nie musisz mi ich oddawać. Sasza rozszerzył oczy ze zdumienia, ogarnęła go szalona radość, będzie miał pieniądze na leczenie mamy. Za wcześnie się cieszysz, odezwał się natychmiast wewnętrzny głos. Coś tu jest nie tak. Intuicja, jak zwykle, go nie zawiodła, w tej samej chwili Białow zaskoczył go swoim żądaniem. Saniek, pomogę ci, ale ty też mi pomóż, teraz szykują mi sprawę za to, że potrąciłem tego starca, a ja nie mogę iść do więzienia. Moja reputacja, mój biznes, wszystko pójdzie w diabły, po prostu tego nie przeżyję, nie będę miał nic do zostawienia swoim dzieciom i wnukom, a ty jesteś młody, jeszcze zdążysz zrobić w tym życiu wszystko. Sasza ze zdumieniem patrzył na szefa i nie mógł uwierzyć własnym uszom. Arkadij Michajłowicz, pan mi proponuje, żebym poszedł za pana do więzienia? Tak, saniek, powiedz, że to ty byłeś za kierownicą tej nocy. Odsiedź za mnie wyrok. Dużo nie dadzą, jestem tego pewien, za wszystko zostaniesz sowicie wynagrodzony, opłacę kosztowną operację Twojej matki i po wyjściu z więzienia przyjmę cię do pracy. Rozumiem, że trudno jest się na to od razu zdecydować, ale pomyśl do rana, rozważ wszystkie za i przeciw, zdecyduj, co dla ciebie jest naprawdę drogie i cenne. Sasza wyszedł z gabinetu, ledwo przestawiając watowate nogi. Przecież ja nie jestem winny, a mnie pakują do więzienia, boże, za Ceo. Ale potem wyobraził sobie, jak za pół roku będzie chował mamę. Decyzja przyszła sama w tej samej chwili, na świecie nie ma dla niego nikogo droższego od tej osoby. Następnego ranka Sasza powiedział Arkadijowi Michajłowiczowi: Zgadzam się na twoje warunki. Białow ucieszył się tak, że o mało nie podskoczył na krześle. Sanieczek, brawo, zawsze wiedziałem, że jesteś prawdziwym mężczyzną. O matkę się nie martw, jak tylko dostanę rachunek z kliniki, od razu go opłacę. W tym momencie Sasza własnoręcznie podpisał sobie wyrok. To, co wiedział o więzieniu z filmów i książek, to nic w porównaniu z tym, co jest w rzeczywistości. Najpierw w areszcie śledczym czekały go wielogodzinne, wyczerpujące przesłuchania śledczych, na których musiał wykręcać się i okłamywać samego siebie. Sąd skazał go na trzy lata, jak przewidział prokurator. Kiedy przywieźli go do więzienia, znęcanie się nad Saszka tylko się nasiliło. W więzieniu za mały wzrost znosił ciągłe uśmieszki i kpiny więźniów. Przez pół roku szorował podłogi, czyścił kybel, dogadzał autorytetom. Podnieść się z kolan Saszce pomogli Witek i Siergiej, którzy mieli autorytet wśród więźniów. A także mama Olga Wiaczesławowna, która jak mogła wspierała syna. Sasza uwielbiał czytać listy mamy, od pierwszej do ostatniej litery przesycone miłością i troską. Wiersze listów, napisane pięknym nauczycielskim charakterem pisma, do dziś stoją mu przed oczami. Synku Saszuniu, jak tam się masz? Ty biedna głowo, po co zgodziłeś się na coś takiego z mojego powodu? Nie zasługuję na to. Wszystko u mnie w porządku. Niedługo powinna być operacja. Doczekam cię, synku, na pewno doczekam. Niedługo się zobaczymy. Całuję, twoja mama. Listy te ogrzewały duszę Saszy, żył nimi, odliczał dni do wyjścia na wolność. Niespodziewanie listy od mamy przestały przychodzić. Na jego listy również nie było odpowiedzi. Sasza oszalał, ale nie mógł zrozumieć, co się stało. Początkowo pocieszał się myślą, że mama może być w klinice na operacji i na razie nie ma możliwości napisać listu. Minęły kolejne dwa miesiące, ale nic się nie zmieniło. Sasza chodził jak strati, źle jadł, po nocach męczyła go bezsenność. Przyjaciele, współwięźniowie, Witek i Siergiej, oczywiście zauważyli przygnębiony nastrój przyjaciela. Prawda i nieprawda, za pieniądze przez strażnika udało się wysłać zapytanie do urzędu stanu cywilnego. Odpowiedź zabiła Saszę na miejscu, z jego piersi wyrwał się męczeński jęk. Mironowa Olga Wiaczesławowna zmarła dwa miesiące temu, przyczyną śmierci była ostra niewydolność serca. Po tak zabójczej wiadomości Sasza szukał sposobu na odebranie sobie życia. Bardzo kochał mamę, był gotów poświęcić dla niej wszystko, nawet wolność, byleby tylko żyła. A skoro jej nie ma, to i jemu nie ma po co żyć. Ale potem Sasze opanowało inne uczucie, ogromne jak ocean, które odsunęło na dalszy plan wszystko inne. To uczucie zemsty. Błyskawicznie znienawidził Arkadija Michajłowicza. Znaczy, oszukał go, nie dotrzymał obietnicy, nie zapłacił za operację i mama umarła. Zemszczę się, zemszczę za mamę i za siebie, przysięgam. Minie jeszcze pół roku, wyjdę i dokonam zemsty. Obiecał sobie Sasza. Ale potem z Sasze zaczęły dziać się niewyobrażalne rzeczy. Zemsta jakby zaczęła go pożerać od środka. Już nie należał do siebie, nie kierował swoimi uczuciami, działaniami i emocjami. Jego głowę wierciła tylko jedna myśl, ukaż go. Wewnętrzny głos powtarzał mu nieustannie: Uciekaj stąd, natychmiast. Sasza, nie mógł tego wszystkiego utrzymać w sobie, opowiadał o ucieczce Witkowi i Siergiejowi. Współwięźniowie od razu uznali, że odwodzenie przyjaciela od tego pomysłu jest bezcelowe. Jest jakby opętany tą ideą, której za nic nie porzuci. Niespodziewanie dla Saszy jego nowo poznani przyjaciele zgodzili się uciec razem z nim. Udać się ucieczka nie każdemu i nie zawsze to praktycznie jedna szansa na milion, ale plan był dokładnie przemyślany i zadziałał w stu procentach. Sasze życie bije niemiłosiernie, ledwo zabłyśnie światełko w tunelu. Zaraz potem ogarnia go nieprzenikniona ciemność. Tak i teraz, dopiero uciekliwe trzech i postanowili trzymać się razem i pomagać sobie do końca, gdy życie znów zagrało z nim okrutny żart. Chłopaków już nie ma, ponownie dopadli ich stróże prawa, tylko on, jak zając, uciekł. I teraz stoi sam w domu ojczyma i nie wie, co ma robić. Łzy rozpaczy i bólu popłynęły po policzkach saszy. Ale on jest silny jak stalowy pręd, nikt i nic nie zmusi go do rezygnacji z decyzji o zemście za śmierć mamy. Tylko jak. Machinalnie Sasza uderzył łokciem w krawędź szafy, przykryta na niej serwetka zatrzepotała i spadła na dół. Pod serwetką leżała koperta pocztowa, a w niej starannie złożony arkusz papieru. To przecież ostatni list mamy. Pewnie nie zdążyła go wysłać krzyknął Sasza. Zaczął czytać list. Ukochany charakter pisma i najcieplejsze słowa przesuwały się przed jego oczami. Na końcu listu Sasze ogarnął dreszcz, a od ostatnich słów mamy zaparło mu dech. Synku, czuję się bardzo źle. Chyba nie doczekam Cię, Saszuniu. Tam pod trzecią deską od podłogi schowałam pieniądze, które zbierałam dla Ciebie. Wyjdziesz na wolność, przydadzą Ci się. Całuję, kocham. Twoja mama. Saszka wyli jak dzikie zwierzę złapane w pułapkę. Zemszczę się za ciebie, mamo. Nie zrobili ci operacji i umarłaś. Decyzja, jak się zemścić, przyszła sama. Wyciągnął spod podłogi zostawioną przez matkę paczkę z pieniędzmi, przeliczył. Tak, to wystarczy, żeby kupić pod stołem karabin, pomyślał Saszka. Strzelać potrafił dobrze, nauczyli go wiejscy mężczyźni. Od dzieciństwa zabierali go na polowania. A kiedyś Saszka zastrzelił dużego dzika. Cała wioska się dziwiła. Więc zastrzelę Arkadiusza Michajłowicza jak tego dzika. Mężczyzna był w takim stresie, że było mu wszystko jedno, co się z nim potem stanie. Nic dziwnego, że współwięźniowie mówili mu, że we współczesnym świecie za pieniądze można kupić wszystko, nawet broń wraz z prawami do niej. Sasza tak właśnie zrobił, za okrągłą sumę nabył wszystko, czego potrzebował do realizacji swojego planu. Nawet wybrał miejsce, z którego będzie strzelał do swojego krzywdziciela, gdy ten rano wejdzie do firmy. Wyjdzie cały wystrojony ze swojej drogiej fury i dostanie kulkę w łeb. Ale to jutro. A dziś trzeba schować owiniętą w duży miękki materiał broń. W tym celu Sasza upatrzył sobie strych jednego z pobliskich starych domów. Szedł szybkim krokiem w kierunku domu, gdy nagle usłyszał za sobą dźwięczny kobiecy głos. Sasza. Odwrócił się i zobaczył dziewczynę, której twarz była mu bardzo znajoma. Duże niebieskie oczy oprawione długimi rzęsami. To przecież Nastia, ta dziewczyna, którą uratował w lesie przed bandytami. Po co ona znowu pojawia się w jego życiu? Widocznie tak Bogu się podoba. Gdyby wszystko było jak dawniej, on, zwykły chłopak, a nie więzień, a mama żyłaby, pewnie zaprzyjaźniliby się z Nastią, a potem wzięliby ślub, a potem. Zamyślił się Sasza, a Nastia sprowadziła go na ziemię. Hej! powiedziała cicho. No i spotkaliśmy się. Co ty robisz w mieście? Przyjechałeś na wakacje? Ja! Zająknął się Sasza. Ogólnie tak. A może pójdziemy do kina? Zaproponowała Nastia. No nie wiem, mam jakieś sprawy, wymigiwał się Sasza. A ty odłóż swoje sprawy. Film jest taki fajny, koleżanki mi go polecały. Chodź. Sasza nie był w stanie się wyprzeć. O godzinie szóstej wieczorem spotkał Nastię w kinie. Przez cały seans Sasza siedział jak na szpilkach. Nie mógł się skupić na filmie, w głowie krążył mu krwawy plan zemsty, który jutro miał się ziścić. Po filmie Sasza odprowadził nastię do domu. Fruwała jak motyl, wydawała się wesoła i szczęśliwa, i nawet nie podejrzewała, jaki kamień leży na sercu chłopaka. Przecież jeszcze się zobaczymy? zapytała. Może odpowiedział Sasza i od razu poczuł dotyk jej ust na swoim policzku. Poranek nie kazał na siebie czekać. Sasza był zimnokrwisty, pełen determinacji, zamienił się w prawdziwego mściciela i sprawcę przestępstwa. O wyznaczonej godzinie był już na miejscu, wciągnął drzewa niedaleko od wejścia do budynku firmy. Białow się spóźniał, a Sasza już się wyraźnie denerwował. Aż w końcu pojawił się znajomy samochód. Teraz ten elegant otworzy drzwi, wyjdzie i wszystko się skończy. Sasza podniósł broń i w następnej chwili omal jej nie upuścił. Z samochodu wysiadła Nastia, jego Nastia, a za nią Arkadiusz Michajłowicz Biełow. Dziewczyna jakimś szóstym zmysłem zmusiła się do obejrzenia i z przerażenia krzyknęła. Sasza, przestań, nie rób tego. Saszy ścisnęło się serce wraz z karabinem i tak osiadł na ziemi. Dopiero po kilku dniach znalazł w sobie siłę, by spojrzeć Nasti w oczy. Arkadiusz Michajłowicz to mój ojciec, powiedziała Nastia. Nic nie mów, wiem o tobie wszystko, powiedział mi tata. Narobił wielu złych rzeczy, ale twojej mamy nie zabił, jak obiecał, przekazał pieniądze do kliniki. Ale lekarze u twojej mamy oprócz choroby serca znaleźli jeszcze nowotwór. Szybko się rozrósł, nie można było jej operować. Sasza słuchał i zalewał się łzami, płynęły i płynęły po jego twarzy, nie mógł z tym nic zrobić. Twoje pieniądze, tata ci je odda. Pozwól mu się tylko z tobą spotkać, przeprosić za wszystko i podziękować za moje uratowanie. Nie, nie mogę na razie, nie jestem na to gotowy, stanowczo odmówił Sasza. Przepraszam, idę. Dokąd Sasza? Zawołała Nastia. Na policję jestem przecież zbiegłym więźniem, będę na ciebie czekał, słyszysz. Tak, odpowiedział Sasza. Od tego czasu minęło pół roku. Za ucieczkę doliczono mu rok, ale dzięki staraniom Arkadia Michajłowicza wyrok skrócono do minimum. W jeden ze słonecznych wiosennych dni Sasza wyszedł za bramę kolonii. Szedł do nich ze szczególnym uczuciem, wiedział, że za nimi czeka na niego ukochana dziewczyna i nowe życie, w którym będzie szczęśliwy.